Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Frywolitka. I w tym odcinku będziemy sobie robić taki naszyjnik. Ten naszyjnik składa się z dwóch etapów, czyli najpierw będziemy sobie robić kółeczko, łuk i kółeczko na łuku, a później będziemy sobie robić te łuki tutaj pozostałe. Ten naszyjnik wykonany jest dwoma rodzajami nitek, nitką numer 10. To jest ta nitka i numer 20 to są te łuki, jest ona dużo cieńsza, ta druga nitka. Ja będę pokazywać ten naszyjnik zrobiony tylko nitką 20, czyli cieniutką. I ja sobie tutaj jeszcze dołączę koraliczki. Możecie je też dołączyć, ale nie musicie. Także do projektu będziemy potrzebować nitkę na kłębku i nitkę na czółenku. Będziemy musieli nałożyć na wlec sobie koraliczki. I ja tutaj do tego naszyjnika potrzebuję około 96 koraliczków. I do tych koraliczków, które umieszczę tutaj pomiędzy tymi dwoma kółeczkami, będę potrzebować około 32 koraliczków. Czyli nawlekam sobie na kłębek 96, a na czółenko 32 koraliczki. Będziemy potrzebować także jakieś zapięcie. Będziemy sobie ten naszyjnik zapinać w ten sposób, że po prostu będziemy zakładać to zapięcie za ostatnie kółeczko. I będziemy oczywiście potrzebować nożyczki i szydełko do łączenia kółeczek. Także ja już sobie tutaj zaczęłam robić. Zaczynamy robić od kółeczka. I tutaj jeżeli mamy nitkę osobno, nitkę z kłębka i nitkę z czółenka, to musimy tą nitkę związać i wyrobić końcówki nitek. Jeżeli mamy nitkę połączoną razem z kłębkiem, czyli jest ona ciągła, to wtedy nie musimy praktycznie wyrabiać żadnych końcówek nitek. Zaczynamy sobie robić od kółeczka. Kółeczko sobie liczy 6 parek. Ja tu jeszcze pokażę, jak te kółeczka mniej więcej wyglądają. Czyli kółeczko sobie liczy 6 parek, później jest pikotek razem z koraliczkiem, z powrotem 4 parki, pikotek i 2 parki. I łuk 6 parek, pikotek 6 parek. I robimy sobie kółeczko znowu. I tutaj, moi drodzy, tak jak byśmy normalnie zaczynali, gdybyśmy nawet nie mieli tych trzech elementów zrobionych, to będziemy zaczynać sobie normalnie po prostu od kółeczka. Bierzemy jednego koraliczka na naszą rękę, resztę koraliczków chowamy do czółenka. I teraz zaczynamy sobie robić, czyli zrobimy sobie najpierw 6 parek. Raz, dwie, 4, 5 i 6. To by było nasze pierwsze, początek naszego pierwszego kółeczka. Dajemy koraliczka, robimy sobie pikotka mniej więcej tej wielkości. Raz, dwie, 3 i 4. Pikotek, mniej więcej taki. I dwie parki. Raz, dwie. I zaciskamy to nasze pierwsze kółeczko. Wtedy, jak mamy już pierwsze kółeczko, to obracamy naszą pracę. I robimy sobie łuk. Bierzemy z nitki na kłębku 3 koraliczki. One mogą sobie tam czekać na kolej swoją. I robimy sobie 6 parek. Raz, dwie, 3, 4, 5 i 6. Dodajemy sobie koraliczki. I
i 6. 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy łuk. Obracamy sobie znowu naszą pracę i robimy sobie znowu kółeczko. I robimy sobie drugie kółeczko, czyli zaczynamy od, tym razem od dwóch parek. Później musi być pikotek. Dwie, trzy, cztery. Musimy pamiętać, że pikotki robimy tylko po tej stronie. I teraz musimy nabrać sobie tą nitkę. I tutaj tą nitkę nabieramy w ten sposób, że koraliczek zawsze musi być, jak mamy tego pikotka, po tej stronie pikotka. Nabieramy nitkę. I robimy sobie z powrotem. Czyli tu już robimy 6 parek. Raz, dwie, trzy, 4, 5 i 6. Zaciskamy kółeczko. I teraz musimy pamiętać, że po tym kółeczku drugim zrobionym robimy sobie jeszcze jedno kółeczko. I to kółeczko musi być, jedno kółeczko jest z koraliczkiem, drugie kółeczko jest bez koraliczka. Tu musimy też na to zwrócić uwagę, żeby przy drugim kółeczku nie było tego koraliczka. Robimy sobie 6 parek. To jest 6. Dajemy naszego koraliczka. Robimy sobie pikotka. I wracamy. 4 parki. Druga. Trzecia. Czwarta. Pikotek nasz ozdobny. I dwie. Raz i druga. Koraliczki mi się tutaj wplątały. I zaciskamy sobie ten na nasze kolejne kółeczko. No i wychodzi nam taki wzorek. Teraz już mamy cały ten element zrobiony od początku do końca. Czyli odwracamy znowu naszą pracę. I zaczynamy robić sobie łuk. I tak kontynuujemy. Znowu bierzemy sobie 3 koraliczki, nawijamy tą nitkę na mały palec i robimy sobie 6 parek. Koraliczki wyrabiamy i robimy sobie 6 parek i tak mamy zrobiony łuk. No i tak, moi drodzy, sobie kontynuujcie. Tutaj już widać, że ten nasz naszyjnik zaczyna się lekko zawijać do środka. Musicie sobie zrobić po prostu swoją długość taką, jaką potrzebujecie. Czyli u mnie jest tych elementów praktycznie, które tutaj widzimy, 30. Może być u Was troszkę więcej, w zależności od tego, jaką mamy grubą szyję. I mamy, moi drodzy, tutaj już dużą część naszyjnika zrobioną. I tutaj chciałam tylko powiedzieć, że ten naszyjnik ma 44 cm bodajże. I jak już widzimy, to tutaj te kółeczka zrobione nitką numer 10 są większe od tych zrobione kółeczek i łuków, które są zrobione nitką numer 20. Także będziemy potrzebować więcej tych elementów, niż potrzebujemy tutaj. Także myślę, że możemy sobie spokojnie tych koraliczków nawet nawlec jeszcze więcej, niż ich mieliśmy nawleczonych. Mnie tutaj skończyła się nitka, także chciałam Wam pokazać, jak dołączyć nitkę, ale także chciałam powiedzieć Wam, że gdy zrobimy sobie tych elementów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wydłużymy sobie nasz łuczek. Zamiast 6 parek będziemy sobie robić 7 parek.
Także mamy tutaj naszą zerwaną nitkę. Bierzemy sobie nitkę, dowiązujemy. I teraz będziemy sobie wrabiać nitkę. I możemy to tak zrobić, że jedną końcówkę nitki robimy sobie w kółeczko, a drugą końcówkę w łuczek. Także robimy sobie normalnie kółeczko. Do tego kółeczka będziemy potrzebować jednego koraliczka, także dajemy sobie tego koraliczka. I bierzemy normalnie ją, po prostu wrabiamy w jakieś cztery parki. W jakieś cztery parki musimy je wyrobić. Jak mamy już cztery parki, to bierzemy po prostu tą końcówkę sobie obcinamy. Cztery pikotek i raz i dwa i zaciągamy. I tak mamy wrobioną jedną końcówkę nitki i obracamy sobie pracę i wrobimy sobie drugą końcówkę nitki. Czyli nawijamy na palec. I tak samo wrabiamy sobie tą końcówkę nitki. Czyli wrzucamy ją tu i tak kontynuujemy przez ileś tam tych parek. Robimy 7 parek. I pikotka i wracamy, robimy znowu 7 parek. Ja już mam tutaj moją całą, mój cały naszyjnik zrobiony. Układa on się w tym momencie w ten sposób, że jest on w linii prostej i możemy go formować sobie jak chcemy. Także jesteśmy na etapie, gdzie mamy zrobione dwa kółeczka. Odwracamy naszą pracę i będziemy robić ostatni łuk i ostatnie kółeczko i będziemy sobie dołączać naszą zapinkę. 6 parek, dokładamy koraliczki i znowu raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Obracamy naszą pracę i zrobimy sobie ostatnie kółeczko. Raz, dwie, pikotek. Raz, dwie, trzy i cztery. Dołączamy. Pamiętając, że koraliczek ma być w środku. Przeciągamy i zrobimy sobie teraz 3 parki. Raz, dwie i trzy. I dołączymy sobie nasze zapięcie. Mamy tutaj także przecięty, tak na dobrą sprawę. Możemy sobie to zapięcie, jeżeli mamy możliwość zahaczenia go, ponieważ tutaj mamy otwarty, to możemy też sobie je po prostu to zapięcie zahaczyć. Ja być może tak właśnie zrobię, bo będzie to lepsze rozwiązanie. Jeżeli mamy zamknięte i chcemy dołączyć to zapięcie, bo mamy na przykład ten zapięcie typu karabinczyk, to wtedy sobie po prostu nawlekacie, czyli nabieracie sobie to zapięcie
Nabieracie sobie je na nitkę, tą tutaj, tą, którą macie nawleczoną na, tutaj na ręku, na palcach. Przeciągacie tą nitkę. Najlepsze by było troszeczkę mniejsze szydełko. W ten sposób przeciągacie czułenko przez tą pętelkę i już macie przyłączone zapięcie. I tutaj musimy sobie pomyśleć, jak już mamy te trzy parki zrobione, to musimy pomyśleć o tym, żeby jakoś robić nitkę. Także bierzemy sobie nitkę, składamy ją na pół, dokładamy i będziemy sobie robić resztę tych parek, wyrabiając tą naszą pętelkę. Dokładnie tak, jak wyrabialiśmy nitkę przy przyłączeniu. Tylko, że tu mamy pętelkę, którą w całości będziemy musieli przełożyć. Czyli wrobimy ją sobie w 3-4 parki. I gdy już mamy wszystkie parki zrobione, to po prostu zaciskamy sobie kółeczko tak jak normalnie, zostawiając tutaj tą pętelkę na zaciśnięte kółeczko, ostatnie nasze kółeczko, także nitki możemy sobie poobcinać, zawiązać. I przekładamy sobie jedną z nitek przez tą naszą pętelkę. Odszukać trzeba także dwie drugie końcówki, za które będziemy ciągnąć. Wygląda to w ten sposób, że sobie po prostu te nitki przeciągniemy. I mamy tą nitkę przeciągniętą, także dociskamy sobie ją. I tu jak będziecie dociskać sobie tą kółeczko, to pamiętajcie, bo mi trochę dość ciężko to przeciąganie poszło, żeby tego kółeczka jednak tak bardzo mocno nie zaciskać, bo im bardziej je zaciśniecie, tym trudniej będzie Wam tą nitkę po prostu wyciągnąć, tą gdzie macie pętelkę. A drugą nitkę wezmę sobie igłą, po prostu wrobię w łuczek. I tutaj jak już będziecie mieć to zrobione, to wtedy, kiedy będziecie mieć zapięcie takie jak ja mam, to zapięcie sobie tutaj zwyczajnie wmontuję w ten sposób. I zagnę. Z powrotem. Tą nitkę obecnę. A drugą sobie wyrobię. Tego nie będę teraz pokazywać, tylko pokażę Wam, co robić dalej. Teraz musimy zrobić drugi etap naszyjnika, czyli te łuczki. Możecie wybrać sobie tu inny kolor, ja wezmę ten sam, który mam. Czyli zacznę robienie go od tego łuczku. Potrzebujemy też dwie nitki związać, jeżeli nie mamy ich złączonych. Będziemy musieli wrobić końcówki nitek. I w tym celu robimy sobie najpierw maluteńkie kółeczko, które będzie sobie liczyć trzy parki. To maleńkie kółeczko będzie sobie liczyć trzy parki, czyli trzecia. I będziemy dołączać je do tego pierwszego łuczku. Możemy zabijać sobie z tej strony. Czyli dołączamy sobie do tego elementu. Bierzemy sobie tą część, przywlakamy naszą nitkę. Tą niteczkę możemy tutaj, myślę sobie, obciąć, którą wyrabialiśmy.
Ona nie jest tu już potrzebna i z powrotem robimy sobie też trzy parki. Raz, dwie, trzy. Zaciskamy to pierwsze kółeczko. To jest jedyne kółeczko, które będziemy mieć na początku i być może na końcu, które po prostu zapoczątkuje nam te łuczki, które będziemy sobie teraz robić. I musimy zrobić sobie łuczek, który będzie sobie liczył 12 parek. Także wrabiamy drugi kawałeczek nitki. Mamy tą niteczkę. Już mam zrobione 4 parki i kontynuujemy sobie 4, 5, aż do 12 parek. Jak już mamy 12 parek zrobione, to po prostu będziemy sobie przyłączać, czyli bierzemy, wbijamy się tutaj w tego pikotka, chwytamy nitkę. Po prostu przyłączamy te łuczki, przeciągamy nitkę, zaciągamy ją, czyli musimy pamiętać, żeby łuczki już były naciągnięte, bo teraz one już są nieruchome. I robimy sobie następny łuczek. Raz, dwie, trzy, który liczy sobie też 12 parek. Znowu mamy 12 parek i znowu weźmiemy sobie po prostu... Dołączymy w ten sposób. I tak kontynuujemy. I tutaj zauważycie po jakimś czasie, moi drodzy, że naszyjnik zacznie Wam się wywijać. I tutaj i zrobiłam sobie przedostatni łuczek. Połączę go sobie. Będziemy robić ostatni łuczek. Czyli robimy sobie 12 parek. Jak mamy już 12 parek zrobione, to przewracamy sobie, obracamy sobie naszą pracę w drugą stronę i robimy sobie kółeczko. Ostatnie kółeczko. Cztery parki, dołączymy, i teraz przy ostatnich czterech parkach bierzemy sobie, dokładamy nitkę, bo będziemy chować nasze końcówki, czyli ostatnie cztery parki będziemy sobie robić z nitką złożoną na pół. I trzy parki. I cztery parki. I zaciskamy sobie nasze kółeczko. Uważając, żeby nie zaciskać kółeczka zbyt mocno, żeby ta nitka nam później tutaj przeszła ładnie. Obcinamy sobie nasze nitki. Obcinamy sobie wszystkie nitki po zakończeniu. No i wychodzi nam już nasz naszyjnik. Bardzo ładnie się wywija. Jeżeli Wam się nie wywija, to po prostu próbujcie sobie te łuczki poprzesuwać, uformować troszeczkę w palcach, żeby one były ładne, równiutkie. I wtedy samoistnie Wam się zacznie naszyjnik wywijać. Mój naszyjnik na moją szyję jest troszeczkę za duży, bym powiedziała.
żeby Wam przybliżyć rozmiar tego naszyjnika. To Wam może go zmierzę. On ma tutaj w obwodzie, jak pojechać dookoła. Miejscu 44 centymetry, 34 te elementy ten naszyjnik ma i 44 centymetry tutaj w obwodzie. Także jak będziecie sobie robić swój, to zmierzcie sobie obwód szyi, bo wszystko zależy, jak chcecie, żeby ten naszyjnik Wam leżał na szyi. Czy chcecie, żeby on Wam leżał trochę bardziej, przylegał góry szyi, czy chcecie, żeby on Wam wisiał poniżej troszeczkę dekoltu. Także to będziecie musieli sobie sami dopasować do własnych upodobań. Także w tym projekcie to już wszystko. Zapraszam po szczegóły do mojego bloga. Linka na bloga znajdziecie na dole pod filmikiem. Jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę o kciuki w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcecie dostawać wszystkie moje filmiki regularnie. Czyli to już wszystko i zapraszam do następnego odcinka. Na razie, cześć!